Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi gośćmi Krzysztof Kubik, Tobiasz Turoń. A będziemy rozmawiać o pompach ciepła. No i przechodzę do pierwszego pytania. Nie ma co tracić czasu. Pompa ciepła czy gaz? W co opłaca się inwestować w 2024 roku w kontekście w szczególności unijnych regulacji klimatycznych? No na pewno nie ma odwrotu od zmiany źródeł ciepła w domach naszych obecnie. Bardzo, bardzo popularne stają się pompy ciepła. Niewątpliwie jest to źródło ciepła, które jest bardzo przyszłościowe. No, nie ma odwrotu tak naprawdę od ogrzewania domów pompami ciepła. Emisja CO2, zanieczyszczenie środowiska, paliwa kopalniane, to wszystko powoduje, że tylko ekologiczne ogrzewania tak naprawdę są w stanie poprawić naszą kondycję naszego powietrza. W związku z tym no pompa ciepła jak najbardziej jest to przyszłościowe źródło i nie ma od tego odwrotu tak naprawdę. Jeśli chodzi o gaz, no przepisy unijne za chwilę niestety mocno skomplikują zużycie gazu nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Będzie stosowany, można powiedzieć, nowy podatek, który radykalnie zniechęci część odbiorców niestety do tego paliwa i no nie ma alternatywy tak naprawdę. Także jeżeli ktoś myśli przyszłościowo o wymianie źródła ciepła, no to kierunek jest jeden. To musi być ja jeszcze tutaj chciałam podpytać o taką normę, no właśnie, wyjaśnienie skrótu ETS2. Bo to też przyszłość. ETS2 jest to dyrektywa, tak naprawdę system, zbiór dyrektyw mówiący o zanieczyszczeniu środowiska, o odchodzeniu od paliw kopalnianych i konsekwencjach z tym związanych, także finansowych dla obywateli całej Unii Europejskiej. System ten zakłada wprowadzenie dodatkowych opłat za używanie paliw kopalnianych, w skrócie mówiąc. I od roku 2027 zaczną obowiązywać już pierwsze regulacje. No, konsekwencją będzie tego, że praktycznie od 2040 roku przestaniemy używać całkowicie paliwa kopalniane do ogrzewania naszych domów. Brzmi poważnie. No sprawa jest jak najbardziej poważna. Właśnie, a tutaj jak już tak mówimy o takich bardziej no, niewesołych, szczególnie dla użytkowników sprawach, to chciałabym tutaj podpytać, obserwowaliśmy ostatnio wiele niepokojów użytkowników pomp ciepła. Z czego one wynikały? No i jak ocenia Pan tą sytuację? Tak, nie da się tak naprawdę ominąć tego tematu, tego pojawiającego się poniekąd hejtu, ale trochę też negatywnych opinii o pompach ciepła. Myślę, że każdy z nas widział na internecie, najczęściej się to pojawiało, takie szumne artykuły, że pan Zbysiu kupił pompę ciepła, ma zimno w domu. Pani Zosia zainwestowała w pompę ciepła i teraz ma kuriozalne rachunki za ogrzewanie. I trzeba to bardzo mocno skomentować. I ja jako przedstawiciel branży uważam, że największym problemem branży pomp ciepła przy tak szybko i drastycznie rosnącym rynku były tak naprawdę niepoprawne montaże, niepoprawne dobory, czyli tak naprawdę taka sytuacja spowodowana wzrostem rynkowym, zainteresowaniem dużymi pompami ciepła, że firmy niektóre, które zajmowały się tą technologią, nie do końca były do tego przygotowane. W związku z tym, jeżeli popatrzymy właśnie w taki sposób na wszelakiego rodzaju obiekcje użytkowników co do pomp ciepła, zaczniemy je rozbijać na części pierwsze, to dochodzimy do takiego punktu i do takiego wniosku, że to nie urządzenie jest winne, tylko po prostu brak wiedzy, brak kompetencji, czy nieprzygotowanie instalacji do współpracy z pompą ciepła i odwrotnie, czyli nieodpowiednio dobrana pompa ciepła do instalacji. To wszystko można oczywiście wyregulować szkoleniami, dostępem do wiedzy i przede wszystkim zaangażowaniem każdej firmy instalacyjnej, chociażby takiej jak firma Sunvolt. Tutaj zrobię tą reklamę, ponieważ no, współpraca układa się bardzo dobrze. Wspomniana firma instaluje pompy ciepła
poprawnie, one pracują efektywnie i przede wszystkim dla użytkownika tanio. Także myślę, że spojrzeć w taki sposób na pompy ciepła to jest odpowiednie podejście, aby każdy użytkownik był z tego urządzenia zadowolony. No to jeśli tanio, to muszę zapytać o koszty. Koszty ogrzewania czy koszty instalacji? O kosztach instalacji może w tej chwili wolałbym nie mówić, to jest zawsze sprawa indywidualna. Tutaj wiele czynników wpływa na koszt takiej instalacji, począwszy od samej pompy i osprzętu używanego, ale również koszty budynku związane z budynkiem, z jego stanem. Tak? Natomiast jeśli chodzi o same koszty ogrzewania, no ja mogę tak nieskromnie albo skromnie powiedzieć na przykładzie swoim własnym, gdzie mam zainstalowaną też pompę marki Alfainotec. No jest to pompa klasy premium, no nie jest to jakieś urządzenie, powiedzmy nawet przeciętne, jest to raczej urządzenie no, najwyższej jakości. I mój koszt ogrzania ponad 200-metrowego domu w ciągu roku to jest koszt energii 6,5 tysiąca kWh energii elektrycznej. Przy czym jest to koszt ogrzania nie tylko domu, ale również uzyskania ciepłej wody użytkowej dla niemałej kilkuosobowej rodziny. Także jak porównuję sobie to na przykład z kosztami, kiedy wcześniej korzystałem z pieca na ekogroszek, no to wychodzi mi to taniej zdecydowanie niż właśnie w przypadku węgla. No, tak nadmienię, że no, instalacja fotowoltaiczna oczywiście nie zostaje tutaj bez znaczenia. Przy starym systemie rozliczenia instalacja 10-kilowatowa przyzwoitej jakości jest w stanie wyprodukować około 11 MW energii. I taka ilość energii w moim przypadku wystarcza na ogrzanie domu i uzyskanie ciepłej wody dla całej rodziny. Także no, wynik jest, bym powiedział, rewelacyjny. Jeżeli chodzi o sytuacje, które spotykam się na co dzień i o właśnie te kwestie, które tutaj Tobiasz poruszył, czyli sytuacje, kiedy klienci mówią, że pompy są bardzo energochłonne i kosztowne. Nie ukrywam, że często dzwonią do nas klienci z prośbą o jakieś sprawdzenie pompy czy pompy z fotowoltaiką, no bo te rachunki faktycznie są zbyt wysokie w ich mniemaniu. No i bardzo często okazuje się niestety, że najczęściej to jest właśnie wina zamontowania pompy w budynku, w którym de facto nawet nie powinna się ona znaleźć, ponieważ dom nie spełnia minimalnych takich jakościowych parametrów ocieplenia. W takich budynkach nie powinno się, nie można klientowi montować takich pomp, ponieważ koszty energii go po prostu zgniotą strasznie, więc tutaj taka uczciwość zwykła instalatorów właśnie, no jest niezbędna. Klientów. Znaczy firma Stanwold działa lokalnie, tak? Dla nas każdy głos pozytywny w obrębie powiatu jest wartością dodaną. Nie możemy sobie pozwolić na nawet pojedyncze głosy niezadowolenia, dlatego często nawet odmawiamy klientom instalacji pompy właśnie ze względu na to, że ich stan budynku nie kwalifikuje się do takiego rodzaju grzania i no tak to niestety bardzo często wygląda, więc myślę, że relatywnie koszt ogrzewania pompy ciepła w budynku średnio ocieplonym, nazwijmy to, a pompy dobrej jakości to jest wychodzi dużo taniej nawet niż przy ekogroszku. Chciałbym jeszcze mały komentarz a propos tego, co Krzysztof powiedział. Bardzo dużo mamy domów, które stawiają wysokie wymagania, jeżeli chodzi o pompę ciepła. I oczywiście najprościej odpowiadamy, że nie ma takiej możliwości, że się nie da. Choć na upartego, ja to tak powiem, technicznie bardzo mocno jest to możliwe, natomiast wymaga to wysokowydajnych pomp ciepła, odpowiedniego doboru, a bardzo często takie podejście wiąże się z bardzo wysokim kosztem inwestycyjnym. Jeżeli budynek jest nieprzygotowany, pompa ciepła sprosta tym wymaganiom, ale trzeba twardo i mocno powiedzieć, inwestycyjnie nie będzie tanio. Bardzo często użytkownik nie jest w stanie zaakceptować takiego kosztu, a nieuczciwie działający wykonawca, który za wszelką cenę chce mimo wszystko sprzedać, proponuje urządzenie niedopasowane do takiej specyfiki instalacji grzewczej, do takiej specyfiki budynku i to powoduje ten efekt, o którym mówił Krzysztof.
są wysokie rachunki, to jest duża, bardzo mocna praca grzałki elektrycznej, a to się oczywiście przekłada na wysoki koszt eksploatacji i niezadowolenie klienta. No i wtedy pani Zosia mówi, że to jest... I to jest właśnie ta przykładowa pani Zosia, która dostała wysoki rachunek, a miało być tanio, dokładnie. No, fotowoltaice, tak jeszcze wtrącę domeną, SunVolt jest fotowoltaika mimo wszystko, że fotowoltaice nie ma takiej sytuacji, prawda? Ponieważ no, instalacja co najwyżej może źle zamontowana wyprodukować troszeczkę mniej energii, prawda? Jakieś tam niuanse, natomiast to się nie skutkuje tym, że marzniemy w domach. Natomiast przy pompie ciepła ten dobór, ten właśnie określenie parametrów technicznych tej pompy, dobry dobór pompy jest decydujący i tutaj nie można sobie pozwolić na pompę mniejszą, bo będą duże rachunki za prąd, pompa większa będzie powodowała taktowanie i również różne straty. W związku z tym naprawdę tutaj ten czynnik doboru jest decydujący tak naprawdę. Jakie są oczekiwane zmiany w regulacjach dotyczących pomp ciepła w kontekście ochrony środowiska? Chodzi tu głównie o najnowsze zmiany w ustawie F-gazowej. Tak może krótko i prosto o tej ustawie F-gazowej. Ustawa F-gazowa zmieni bardzo mocno rynek pomp ciepła technicznie, ponieważ założeniami ustawy F-gazowej jest eliminacja syntetycznych czynników chłodniczych, które mają wysoki współczynnik GWP. Współczynnik GWP to jest współczynnik, który mówi o ekwiwalencie dwutlenku węgla, który dostaje się do atmosfery. Czyli tak naprawdę wycofywanie syntetycznych czynników ma na celu zmniejszanie emisji dwutlenku węgla. Ustawa F-gazowa stawia bardzo restrykcyjne przepisy czynnikom chłodniczym, w związku z tym tych czynników chłodniczych nie ma wiele do zastosowania i takim przykładowym czynnikiem naturalnym chłodniczym, który spełnia wszystkie założenia, jest właśnie czynnik chłodniczy R290, czyli krótko mówiąc propan technicznie. W związku z tym jedyne słuszne rozwiązanie i jedyny słuszny kierunek w mojej opinii to są pompy ciepła oparte właśnie o R290. Czyli o propan. Właśnie, czyli szczegóły poproszę, czyli jakie urządzenia i dokładnie tutaj poproszę o urządzenia oferowane przez firmę SunVolt. No, firma SunVolt oferuje tylko i wyłącznie tak naprawdę urządzenia oparte o propan. Ich dystrybutorem jest firma reprezentowana przez Tobiasza. Mamy pełen zakres pomp ciepła, jeśli chodzi o wykonanie, czy to gruntowe, czy pompy powietrzne. Jeżeli chodzi o pompy gruntowe, może zacznę, ponieważ te pompy no, zyskują na popularności, mimo że ich koszty są ciut wyższe niż pomp powietrznych, to jednak te pompy znajdują coraz większe grono przychylnych osób. Firma SunVolt oferuje markę EcoForest. Jest to gruntowa właśnie pompa ciepła, która już oparta jest o czynnik R290, czyli propan. Pompa ta jest europejskiej produkcji oczywiście, ma bardzo dobre parametry i do tego bardzo ładnie wygląda, że tak powiem, w kotłowniach. Jeżeli chodzi o pompę powietrze, woda, czyli o pompy, które ogrzewają nasze domy, centralne instalacje wodne, to taką bardzo przez nas lubianą i ekonomiczną pompą jest pompa marki EXO. No tutaj mamy naprawdę rewelacyjny stosunek ceny do jakości. Są to pompy bardzo dobre jakościowo, natomiast ich cena jest odpowiednia na polski rynek, tak bym powiedział. To jest naprawdę produkt niemalże klasy premium za cenę, którą ciężko uzyskać przy pompach właśnie wyższej klasy. No i oferujemy oczywiście i niezmiennie pompę marki Alfa Inotek. To jest taka nasza perełka w koronie. No klasa premium, ale klasa, która przekłada się na korzyści dla potem eksploatacyjne. To znaczy ilość energii zużytej przez tą pompę jest no naprawdę niska, jej wydajność jest no naprawdę klasa premium. Firma Alfa Inotek, jest to niemiecka firma, produkcja pomp tych odbywa się w Niemczech. Firma, która właściwie zaczynała od propanu, kiedy wszyscy teraz dopiero zaczynają z tym czynnikiem coś tam robić. O tyle pompa marki Alfa Inotek od ponad 25 lat
już pracują te pompy. I ja mam pompę zamontowaną serii LWD. Jest to pompa tak zwana on-offowa. I ta pompa praktycznie w niezmienionej konstrukcji funkcjonuje na rynku od 20 lat. Od 12, mała korekta. Od 12, przepraszam. Przy czym w Szwajcarii na przykład ta pompa jest ponad 50% pomp montowanych w Szwajcarii to są pompy marki Alfa Inotek. Także cena za jakość, no i potem dużo oszczędności w kieszeni. Także naprawdę polecamy tą markę. Bardzo istotne rzeczy. No ja jeszcze tutaj, tak jak już mówimy o dobrych rzeczach, to o korzyści chciałam zapytać. Jakie są korzyści wynikające z zastosowania propanowych pomp ciepła na tle pomp wykorzystujących tradycyjne czynniki? Tak, korzyści, no na pewno ekologiczne, o których zaczęliśmy mówić. I tak jak właśnie Krzysztof wspomniał, marka Alfa Inotek, no marka istniejąca już ponad 25 lat, z samym propanem ma doświadczenie ponad 20-letnie. Jeżeli chodzi o markę EcoForest, no to też przygotowana na zmieniające się wszelakiego rodzaju właśnie uwarunkowania ustawy gazowej, posiada już w ofercie pompy gruntowe na propan. Więc EXO, tylko i wyłącznie propan. Od początku funkcjonowania marki propan jedyny słuszny czynnik. Wszystkie te trzy marki w ogóle łączy takie wspólne logo. Zapraszam do odwiedzenia i sprawdzenia Wheel of R290, bo to jest cecha właśnie wspólna dla wszystkich marek, które reprezentuje i przede wszystkim cecha, która ma wyróżniać nas na rynku. No i co w takim razie ten propan oferuje? Propan jest czynnikiem chłodniczym, który ma fenomenalne właściwości termodynamiczne. Na co się to przekłada? Krótko mówiąc, na wyższą efektywność, a zatem niższe koszty eksploatacji, na lepsze temperatury pracy, a zatem możliwość współpracy z wymagającymi instalacjami i mam tutaj bardzo mocno na myśli instalacje w budynkach modernizowanych. To są cechy propanu, których nie mają inne syntetyczne czynniki. I jak sobie to wszystko złożymy właśnie w całość, ekologia, efektywność i wymagająca eksploatacja, włożymy to w odpowiedniej jakości opakowanie, no to wyskakują nam trzy marki: EXO, EcoForest, Alfa Inotek. Mam nadzieję, że uda się zdradzić te no poniekąd tajemnice, takie grzeszki, zarówno ze strony samych użytkowników, jak i instalatorów. Może ja powiem o tych grzeszkach, jeżeli chodzi o użytkowników, bo o instalatorach, to może Tobiasz tutaj więcej będzie w stanie powiedzieć. Jeżeli chodzi o użytkowników, no przede wszystkim jest kilka takich czynników decydujących. Na pewno dużym błędem przy pompach ciepła jest częsta zmiana temperatury w pomieszczeniach. Takie pompy ciepła generalnie nie są urządzeniami stworzonymi do ogrzewania, a tak naprawdę urządzeniami do podtrzymywania temperatury. Więc jeżeli uzyskamy jakąś odpowiednią temperaturę, przy czym no taką optymalną temperaturą w pomieszczeniach domowych to jest około 21 stopni Celsjusza, no to starajmy się tą temperaturę jakoś tam utrzymywać, no żeby nie wachlować tą temperaturą. Tak, dokładnie. Można oczywiście, tutaj pompy ciepła dają pełną możliwość regulacji temperatury, natomiast trzeba mieć na uwadze, że takie podgrzewanie budynku o 1 czy o 2 stopnie, no to niestety kosztuje. No, zresztą kosztuje w każdym rodzaju ogrzewania, tak? Także to nie jest tak, że w pompie jest to jakoś wyjątkowe. No, trzeba to mieć na uwadze. No, na pewno kwestie związane z wietrzeniem pomieszczeń, prawda? No, pamiętam czasy, kiedy w blokach montowano podzielniki ciepła, tak zwane na kaloryferach, i wtedy panowie przychodzili i mówili, że zamontujemy państwu tutaj i pamiętajcie, że wietrzenie jest ważne, natomiast trzeba umieć wietrzyć mieszkania, tak? Czyli otwieramy szeroko okna, zakręcamy w międzyczasie kaloryfery, wietrzymy, wymieniamy szybko powietrze, dużą ilość i zamykamy. No i to również jest ważne przy, to się jak gdyby jest ponadczasowe, można powiedzieć, żeby, jeżeli chcemy mieć oszczędności na ogrzewaniu, no nie wietrzymy długo, nie wychładzamy tego mieszkania, tylko po prostu wymieniamy powietrze. I to jest kolejny taki błąd, który często stosujemy. Co tam jeszcze może być takiego, jeżeli chodzi o użytkowników? No myślę... Przy moich pompach tak naprawdę, przy pompach, to tam nie ma dużo, bo te pompy są tak uniwersalne i nie naprawdę, że tak, no, zestaw informacji, które staramy się przekazać klientowi, no, gwarantuje nam, jako mi, jako instalatorowi to, że
że ten klient nie zadzwoni do mnie za chwilę i powie: panie Krzysztofie, jest zimno, albo mam tam licznik przez pana zainstalowany i tutaj mi tysiące kilowatów idą. No tak się nie dzieje, na szczęście. W ogóle tak nieskromnie powiem, nie mam takich telefonów, w związku z tym ta wiedza przekazywana przez instalatora również ma kluczowe znaczenie. No. No to teraz przejdźmy do instalatora. Ja trochę dopowiem jeszcze a propos tych użytkowników, no bo tutaj świetne przykłady Krzysztof użył. Natomiast te grzeszki dotyczą nie tylko pomp ciepła, dotyczą tak naprawdę eksploatacji każdego źródła ciepła, każdego systemu grzewczego. Jakby tym największym użytkowników jest ta świadomość korzystania z systemu grzewczego. Uważam, że my jako branża powinniśmy też to zmieniać, czyli świadomie informować, w jaki sposób eksploatować budynek, w jaki sposób eksploatować ogrzewanie i przechodzić do właśnie informowania to, co powiedział Krzysztof, co on robi, jak eksploatować pompę ciepła. I te grzechy instalatorów, może zacznę od tych większych, to jest to, co już powiedzieliśmy sobie na początku. Niepoprawne dobory, niepoprawne montaże. I tu jakby no nie chciałbym się rozwijać bardzo mocno, bo jest temat szeroki, wymagający naprawdę dogłębnej analizy, ale trzeba powiedzieć, że takie sytuacje mają miejsce i również musimy to zmieniać. Natomiast grzeszki instalatorów to są te, o których już Krzysztof wspomniał. On akurat tych nie popełnia. To jest również świadome informowanie użytkownika, w jaki sposób eksploatować pompę ciepła. Czyli wymaga się tak naprawdę od firmy instalacyjnej, żeby w momencie przekazywania już wykonanej instalacji do użytkownika zrobić naprawdę profesjonalne szkolenie z obsługi, żeby użytkownik wiedział, jakie są funkcje, do czego one służą i w jaki sposób z tego korzystać. Jak dołożymy do tego tą świadomość eksploatacji systemów grzewczych, którą użytkownik również powinien nabywać, to znowu dochodzimy do takiego punktu sukcesu i efektywnej pracy pompy ciepła, która przekłada się na niskie koszty eksploatacji. I tak jak pozwoliłem sobie powiedzieć na początku, że nie zawsze te wysokie rachunki to jest wina urządzenia, jakim jest pompa ciepła, ale wszystkiego dookoła, tak samo nie boję się teraz twardo powiedzieć, że nie zawsze te obiekcje i to ten brak zaufania, który czasem pojawia się pośród użytkowników pomp ciepła, jest wynikiem tego, że jest coś nie tak, to zostawmy na boku, ale bardzo często nawet dobrze zamontowane, dobrze dobrane urządzenie, jeżeli jest źle eksploatowane, źle ustawiane, to również może nie będzie miało drastycznych wzrostów kosztów, ale będzie również gdzieś tam wychodzić ponad normę. I tak naprawdę świadomie musimy eksploatować, a ja jako przedstawiciel branży od użytkownika wymagam, aby pamiętał o corocznych przeglądach, chociażby po to, żeby urządzenie przejrzeć, żeby skorygować nastawy i ewentualnie odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości. Ja tu jeszcze może tak ad voce dodam o jednym takim błędzie, może nie stricte technicznym związanym z pompami, natomiast problem ten istnieje również w fotowoltaice. Znaczy bardzo często klienci decydują się na firmy z zewnątrz, gdzieś z Rzeszowa, z jakichś dalekich, odległych miejsc. No i taka firma przyjeżdża, montuje takiemu klientowi. Bardzo często jest to instalacja wykonana na kredyt. To jest naprawdę jakaś plaga, moim zdaniem. I niestety po roku, po pół roku taki klient dzwoni do mnie, czy do jakichś innych firm tutaj z okolicy z prośbą o jakąś interwencję, o jakieś sprawdzenie, bo firma, która gdzieś tam przyjechała, zamontowała, albo już jej nie ma, albo nie zbiera telefonu, bo się także, ja tutaj myślę, że kluczową to powinno być wręcz kwestią, to żeby klienci decydowali się jednak na lokalnych instalatorów, ponieważ tylko to tak naprawdę gwarantuje to, że jest do kogo się potem zwrócić o pomoc. Bo czy to w fotowoltaice, czy w pompach ciepła, dokładnie jest ten sam temat. W fotowoltaice już widzimy teraz, kiedy przez ten okres czasu było tych firm bardzo dużo i tych problemów było stosunkowo niewiele, tak teraz praktycznie raz w tygodniu, dwa razy, trzy razy w tygodniu sobie telefon z prośbą o sprawdzenie instalacji fotowoltaicznej, bo coś się dzieje, bo ktoś zmienił router i nie ma komu go podłączyć i tak dalej. Także to samo będzie w pompach ciepła, proszę Państwa. Ci ludzie nie będą mieli do kogo się zwrócić o pomoc, a w związku z tym potem koszty ewentualnej takiej interwencji u klienta, któremu ja, czy ktoś z Sochaczewa, czy z okolic nie zamontował, niestety będą inne. No, trzeba mieć tego świadomość, że
ktoś za to bierze pieniądze i odpowiedzialność, więc naprawdę wybierajmy starannie tutaj instalatorów, czytajmy opinie, patrzmy jak długo firma działa na rynku, bo to niestety nie jest bez znaczenia potem przy eksploatacji tych urządzeń. No i przede wszystkim wybierajmy lokalnych instalatorów. No dokładnie. Żeby zawsze to wsparcie było pod ręką. Przy czym nie jest to reklama. Naprawdę nie jest to reklama. Rozmawiamy technicznie. Rozmawiamy poważnie. Ja jeszcze tutaj, no tak, powiedzieliśmy o kosztach, no to może powiedzmy też o programach wsparcia, bo takowe też istnieją. Tak, owszem, istnieją programy wsparcia dotyczące pomp ciepła. No, mamy teraz tutaj taką dziwną sytuację, chwilowy zastój, jeżeli chodzi o finansowanie programu Czyste Powietrze. No, część osób, które złożyła wnioski, czeka na pieniądze, które na pewno dostaną. Niemniej jednak no, chwilowo tej kasy w puli zbrakło i no i trzeba będzie po prostu czekać. Niemniej jednak są takie programy, na pewno te programy będą dalej funkcjonowały, czyli program Czyste Powietrze związany z termomodernizacją budynków, z poprawą ich efektywności energetycznej. To na pewno będzie kontynuowane, są na to pieniądze, będą na to pieniądze i zresztą cała Unia skupia się wokół tematu ekologii i oszczędności energetycznej, w związku z tym tutaj można być spokojnym o to. Jeżeli chodzi o budynki nowe, nowo budowane, mamy program Moje Ciepło. Również pula tego programu jeszcze się nie wyczerpała. Jest na to pieniądz zabezpieczony w budżecie i są te pieniądze wypłacane. I te wnioski również firma Sunvolt, że tak powiem, ogarnia. Robimy to kompleksowo, także nasz klient... Nie trzeba się stresować. Tak samo jak w fotowoltaice, tak samo i przy pompach ciepła pomagamy naszym klientom od początku do końca taki proces inwestycyjny przeprowadzić, zakończyć go sukcesem i zadowoleniem oczywiście klienta. Także są pieniądze i na pewno można tutaj inwestować i spać spokojnie, że coś z tego torciku również dla nas tutaj kapnie. No cóż, ja bardzo dziękuję. Myślę, że bardzo dużo szczegółów tutaj padło i Państwo mogą być usatysfakcjonowani. Miejmy nadzieję. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zachęcam do kontaktu i zadawania szczegółowych pytań. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.